Nasz geopark jest piękną krainą, chociaż nie zawsze oddychamy tu czystym powietrzem. W zimie większość z nas pali w piecach. Poruszamy się głównie samochodami. Dym i spaliny są pełne rakotwórczych pyłów unoszących się nisko nad ziemią. Kropelki wody z powietrza, łącząc się z pyłami, tworzą smog, który może długo zalegać w dolinach między wulkanicznymi wzniesieniami. Uważna obserwacja porostów, czyli organizmów żywych należących do królestwa grzybów, daje możliwość określenia zawartości siarki w powietrzu. Tylko w najczystszych zakątkach pojawiają się najbardziej wymagające, przepiękne porosty nazywane brodaczką. Czy mamy siedzieć bezczynnie? Nie! Mieszkańcy geoparku oraz jego goście wzięli udział w naszym projekcie. Spotykaliśmy się ze specjalistami od zmian klimatu, ochrony wody czy wpływu zanieczyszczeń powietrza na nasze zdrowie. Przeprowadziliśmy warsztaty dla naszych najmłodszych mieszkańców. Uczniowie z 16 szkół podstawowych z terenu Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów przygotowali projekty edukacyjne o szkodliwości smogu. Każda szkoła dostała terenowy zestaw do badania jakości powietrza oraz czujnik do pomiaru jakości powietrza. Od teraz każdy może dowiedzieć się, jaki jest stan powietrza na naszym obszarze, wchodząc na stronę www.luko2.com i znajdując na mapie najbliższy czujnik. Zamontowane tablice smogowe pozwalają szybko sprawdzić, czy przebywanie na zewnątrz jest bezpieczne. Zależy nam, aby wokół nas było jak najwięcej nieemisyjnych źródeł energii. Października 2023 roku, w trakcie obchodów Światowego Dnia Georóżnorodności pod hasłem „Ograniczamy emisje w Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów”, wyjaśnialiśmy, czym są Światowe Geoparki UNESCO oraz opowiadaliśmy, jak inne tego typu miejsca radzą sobie z problemem zanieczyszczenia powietrza. Światowy Geopark UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów to wyjątkowe miejsce na mapie Polski. Wszyscy musimy zadbać o jak najczystsze powietrze.